Siema, siema, z tej strony Elzard, witam was w kolejnym filmie, co bym inwestował, w sumie nie w sobie inwestował, tylko po prostu film o skrzyni operacji Phoenix. Skrzynia ma przede wszystkim fajne noże, ale to już pewnie wiecie, i zajebiste skinki. I tak szczerze, ostatnio tę skrzynię obserwowałem, bardzo spoko inwestycja, zobaczcie sami na zamówienia, jak niedawno jeszcze można było tanio skupić fajnie. I coś, na sobie chciałbym was zaprosić do subskrybowania kanału i użycia kodu Elzard, gdzie jest 15.16, teraz nagrywam ten film. No jest późno. Elzard na K-dropie oczywiście, subskrypcja, like i będzie spoko, po więcej kontentu. I tak, co do skrzyni samej. Skrzynia jako inwestycja, super interes moim zdaniem. Kałach AK-47, czerwona linia, który widzimy, nie muszę pokazać wykresu, widzimy cały czas, że czerwona linia idzie z każdym rokiem do góry po prostu. Jest to ładny kałach, skrzynia jest też coraz droższa powolutku i kałach też leci do góry z ceną. Jak kiedyś dało się go kupić po 4,5 dolarka, nie wiem czy ktoś pamięta, nawet po 4 dolarki z zamówień się dawało go kupić. Tak teraz 20 zł to my nie kupimy, po ciężkich walkach kosztuje około 50 zł, więc no wybacz sobie takiego field testa za 4,5 dolarka. Nie kupicie, to jest teraz kwestia 6 dych, czyli 4 dych, niby w dużej cenowej, czy różnicy czasu, ale w ostatnio nawet fajnie to wygląda pod względem ceny. Zobaczcie, powolny wykres, który idzie cały czas w górę, z lekkimi spadkami chyba na operacji wyjściu, czyli we wrześniu, tak, czyli na wyjściu operacji, lekki spadek. Do 3 zł coś, bo jest super inwestycja wtedy na long term i sobie zostawić i trzymać na przykład i sprzedać do 6, bardzo fajnie, podwojona praktycznie w kilka miesięcy kwota, bardzo spoczko rzecz. I teraz jak widzimy te straszne wahania, że można było nawet było sprzedać na tej skrzyni, sobie zarabiać na wahaniach, jak się by się postarać, dajmy tu na wahaniach po 5,50 i po 6, nie wiem, czy zarobimy może grosze, no jak zarobimy jakoś 20 chyba na tym grosze, jakoś by tak było. Ale, przepraszam, do mnie piszą teraz, ale no, pod względem skinów, okej, nowa Antyk, tak szczerze, i Auk Kameleon może nie są najlepszymi skinami, ale patrzyłbym na Kosę i na AWP Asimov, która teraz jest najtańsza za 300 zł, więc jest to naprawdę spoczko inwestycja i moim zdaniem skrzynia Phoenix na long term jest dobrą inwestycją. Vanguard już bym na przykład powiedział, że jest średnią inwestycją porównaniem do Phoenixa, tak dając przykład, bo Vanguard chyba kosztuje 4-5 zł, więc jest podobny, 5 chyba teraz podchodzi pod piątkę. Z tego co pamiętam, więc jest gorszą inwestycją. Jakbym tak pomyślał o też starej skrzynce, która jest podobna, dosyć podobna, no dosyć stara po prostu i dalej na jest w dropie. Tylko, że ma dużo gorsze skiny, bo tam jest ten pustynny buntownik, ale patrząc na to wszystko, to bym leciał w Phoenixa na long term z zamówienia dosyć niskiego. Nie wiem, czy w styczniu już trochę nie spadnie może z ceny, bo teraz taki nawet pikiem niedawno, ale nie, no można poczekać, bo dosyć co się z nią stanie w sumie, bo na spokojnie, bo może spadnie, może nie, nie wiem, a jak w styczniu nie spadnie, to żebym ją kupował po prostu z zamówień, bo raczej nie poleci w dół, chyba że wyjdzie karnet, ale nie wiadomo, kiedy wyjdzie ten karnet i czy akurat skrzynki różnie oddziaływają na karnet, to nie są, nie jest to samo, co skiny. I to było na tyle w tym filmie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.